Czas najwyższy, żeby rozpocząć. Dokładnie tak. Mamy dzisiaj plan naszego planu sprzedaży, żeby trochę poprowadzać Was w różne tematy, oparte o dwie elementy, o technologię i ludzie. Plany sprzedaży zawierają w sobie bardzo dużo elementów, tak? Ale my z naszego doświadczenia, tu współpracy z Karolem i Darkiem, widzimy pewne trendy, które zachodzą. Teraz też oczywiście dużo się zmienia na rynku w tym, jak funkcjonujemy, co się dzieje w sprzedaży, jaka jest koniunktura i wszystkie inne rzeczy, więc patrzymy też na to, no, że wymyślenie dzisiaj planu sprzedaży na przyszły rok, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co tam się wydarzy tak w pełni, że jest przewidywalne. My patrzymy na dwie rzeczy, które są globalnie jakby z trendów i które my obserwujemy w działaniach, tak? Technologie i ludzie są podstawowymi elementami, których chcemy dzisiaj skupić na naszym webinarze. Po prostu wynika to też z tym, co się zajmujemy na co dzień, więc będziemy sobie wokół tych tematów dzisiaj się poruszać. A jak dokładnie to będzie wyglądało? To tylko szybkie przedstawienie nas, Karol, po prostu i ruszamy dalej. I ruszamy dalej, tak, słuchajcie, a tak złożyło się, że ja pierwszy, więc ja utworzyłem i prowadzę Akademię Skutecznego Sprzedawania w oparciu o doświadczenia moje sprzedażowe i szkoleniowe. Mariusz Gliński, założyciel i prezes Business Web, czyli diamentowego partnera HubSpota, największego, najbardziej docenianego partnera HubSpota w Polsce. No i sam, można by powiedzieć, HubSpot, choć oczywiście nie firma, tylko przede wszystkim Darek Adamczyk, czyli menadżer, nasz tutaj rodak w Dublinie, osoba, która zajmuje się rynkiem Europy Wschodniej, jest dzisiaj z nami, też będzie nas w tym wspierał, więc zaczynajmy w związku z tym, jeżeli mamy przedstawienie zrobione, to o czym dzisiaj, to już Mariusz, proszę bardzo. Tak, słuchajcie, po prostu, bo jeżeli popatrzymy sobie na dzisiejszy webinar i nasze planowanie, czyli technologie i ludzie, wynikają to z dwóch głównych rzeczy, które widzimy. Bardzo dużo w sprzedaży jest elementów jeszcze niedoinwestowanych, jeżeli chodzi o technologię i bardzo często ta sprzedaż pracuje na Excelach nawet, czy na jakichś prostych rozwiązaniach, starych CRM-ach podstawowych gdzieś w tym momencie. I nie tylko chodzi o same CRM-y i rozwiązania, ale też jest kupę różnych innych narzędzi, które pojawiają się. Cały czas coś nowego wchodzi do sprzedaży, umożliwia nam lepiej funkcjonować i lepiej docierać do klientów. I na pewno to będzie bardzo ważne w przyszłym roku, jakie te technologie, jaki ten stack technologiczny i te wszystkie rzeczy sobie w tej organizacji zaplanujemy i zrobimy. Dlatego, że będzie dużo wyzwań, będą one później jeszcze wymieniane przez nas, dotyczące tego, jak ten dział sprzedaży ma działać i że ma wychodzić coraz bardziej do klientów, no bo zaraz zobaczymy sobie kilka liczb, omówi je po prostu Karol, jakie trendy się dzieją i jak to wygląda w ogóle. A ludzie są bardzo często w planie sprzedażowym umieszczone jako osoby, tak? Ile mamy mieć tych osób, co, gdzie, jak. Natomiast pytanie jest zasadnicze, jakie kompetencje mają mieć te ludzie na te czasy, tak? Co powinni umieć ludzie w przyszłych czasach? Bo my obserwujemy na przykład bardzo to, że wyjście do klientów, i bo niektórzy tak mieli, że przychodzili klienci, wpadały lidy z internetu, z działań, przychodzili sami i to wyschło i teraz trzeba nauczyć się nowych kompetencji, wychodzenia na przykład, tak? Są bardzo ważne kompetencje do wychodzenia. Tylko też to nie może być tak, że lista trafia, znaczy lista, w ogóle nie lista, tylko że trafia coś nam biurko sprzedawcy i albo nic i dzwoń i wykonuj różne rzeczy, tylko po prostu musimy mieć pewne rozwiązania technologiczne, działania, które nam pomagają w ogóle jakoś sprytniej pracować, tak? I ten element tego czegoś, co jest na przyszły rok, to jest to, że musicie wyzbyć się ciężaru technologicznego takiego, gdzie technologicznego, to znaczy zbudowania pewnych procesów opartych o nowe rozwiązania, technologie, narzędzia, tak, żeby się pracowało lepiej, sprawniej i szybciej, tak, tu i teraz, nie planując czegoś jak wielki statek, który hamuje 20 km, tak, jeżeli nie włączy wstecznej śruby, to będzie 3,5, tak, to będzie hamował i my obserwujemy, że teraz świat zamiera. Tak, widzimy w pewnych elementach. Są firmy, które mi odpowiadały na LinkedIn, jak zapraszałem, że im idzie świetnie i nie potrzebują nowych klientów i w ogóle ekstra jest biznes rozwijany, tak? Pewnie są też takie, ale pewnie większość się zastanawia, co dalej robić. I teraz uwaga, nie możemy działać w taki sposób w przyszłym roku, że będziemy jak ten statek, że będziemy hamować 20 miesięcy czy 20 km i dojedziemy do czerwca przyszłego roku, tak? Bo już teraz są pewne trendy widoczne, czy to w spadkach, czy w zmianach zachowań klientów, konieczności wychodzenia, musimy tu i teraz zrobić. Te technologie trzeba połączyć z ludźmi do tego, żeby to w ogóle można było z tym wyjść.
Karol, podaj tutaj parę rzeczy, gdzie mamy z danych z HubSpota, gdzie wspólnie dostaliśmy jakieś informacje, co tak naprawdę widać po prostu w trendach wyzwań i rzeczy w biznesie. No właśnie tu się okazuje, słuchajcie, że takim największym bólem obecnie firm, i to są takie też badania ogólnoświatowe, najczęściej nie jakoś tam jednego kraju, że są zbyt wysokie wydatki, które hamują właśnie chociażby myślenie o planowaniu, myślenie o tym rozwoju. Czyli może się okazać, że pomimo świadomości, że firma i zespół ma działać tak, żeby jak najwięcej zyskać, to może się okazać, że głosem najwyraźniejszym będzie głos dyrektora finansowego, który powie nie jak najwięcej się rozwijać, tylko jak najmniej tracić. I będzie chciał ciąć wydatki, patrząc na wydatki jako wydatki, a nie na to, które są ważne, a które są mniej ważne. I się nagle okaże, że nie wiem, prowizje będą mniejsze, albo marketing w ogóle zostanie wyłączony i tak dalej, i tak dalej. Więc żebyśmy mieli tego świadomość, musimy zmienić działanie, czyli jeżeli wiemy, że rosną koszty nam i innym, no to zwiększajmy efektywność. Jak wykorzystać nie dość, że ten sam budżet, to może nawet mniejszy budżet. Kolejna sprawa, jeżeli widzimy, że rosną koszty ogólnie funkcjonowania firmy, chociażby paliwo, chociażby energia, to rosną koszty dotarcia do prospektów klientów, bo rosną też koszty marketingu, nie tylko w social mediowego, ale w ogólnie koszty marketingu, no bo rosną koszty firm, więc tutaj koło się zamyka, musimy zacząć do nich wychodzić. Nie czekajmy, jak to niejednokrotnie słyszałem, że handlowcy lubią agresywnie czekać, aż się do nich ktoś odezwie, nie ma klienta, to mam wolne. No właśnie nie. Nie masz go, bo nie wychodzisz. Absolutnie się to zmieniło. Słuchajcie, to już się zmieniło, a nie dopiero zmienia. No i spowolnienie wzrostu. To jest taka znowu samonapędzające się koło. Ludzie myślą, że będzie spowolnienie, więc sami spowalniają, no bo nie ma co się wychylać, bo przecież wszyscy zwalniają. No to skoro wszyscy zwalniają, no to wszyscy zwalniają, prawda? Takie absolutnie błędne koło. Ktoś mówi, nie kupię samochodu, no bo będzie przecież podobno kryzys. I nie kupując tego samochodu, przyczynia się do kryzysu, bo nie wydaje pieniędzy, nie płaci komuś i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj absolutnie przestawię działania na nowe kanały i nowe sposoby. Właśnie na tym polegać ma ta różnica. Do tego okazuje się, słuchajcie, że samo posiadanie technologii nie jest czymś, co gwarantuje nam już zmianę, przewagę. Mało tego, zobaczcie, tu jest tylko kilka danych, chociażby handlowcy zgadzają się z tym, że gdyby mieli mniej czasu, musieli poświęcać mniej czasu na działania nieprzynoszące przychodu, to osiągaliby lepsze wyniki. Albo tutaj, już przeskoczę na sam koniec, okazuje się, że handlowcy muszą, PH to jest skrót od przedstawiciel handlowy, tak dla jasności, okazuje się, że handlowcy muszą poruszać się na przykład w obszarze 13 różnych rozwiązań technologicznych. Weźmy od tego pocztę, kończywszy na przeglądarce internetowej, załóżmy, tak? Albo do tego jeszcze jakieś planowanie, a tutaj jakiś może Zoom i inne historie. I okazuje się, że za każdym razem trzeba się zalogować, pamiętać dostęp i jak wyłączasz komputer albo go restartujesz, to musisz wszędzie się od nowa logować, no bo do tego dochodzą jeszcze hasła bezpieczeństwa narzucone przez firmę. I to zamiast przyspieszać, dawać energię, dawać takie iskrę, o, mam narzędzia, świetnie, mogę z nich korzystać, no to nie, okazuje się, że jest problem, bo chociażby to, że handlowcy prawie połowę swojego czasu spędzają nie sprzedając, co to kosztuje znowu prawie 40% przychodu na kwartał. To są te rzeczy, które zmieńmy, bo technologie mają być jak ten nasz samochód. Nie, że my go mamy i mamy go pchać, tylko my mamy do niego wsiąść i nim jechać. On ma nas wieść, a nie odwrotnie. Takie są wnioski, jeżeli chodzi o dane, liczby, które otrzymaliśmy też z HubSpota, ale przechodząc już też do kolejnej takiej części, wybaczcie taki przeskok, ale czas, po prostu czas i poza tym sprzedaży zawsze się dużo dzieje, więc wy jesteście przygotowani do tego. Dla 10 menadżerów na dzisiejszym spotkaniu mamy taką propozycję, że chcemy zaproponować wam konsultację
jak wy wykorzystujecie tą automatyzację, tą technologię, czy są tam gapy jakieś, czyli te przestrzenie wolne, których nie widzicie, bo wchodzi, wiecie, można mieć ślepotę mailową, można mieć ślepotę osobową, więc można i głuchotę osobową, więc można mieć także, słuchajcie, ślepotę technologiczną. Chcemy was nie tyle przyłapać na tym, że coś robicie nie tak albo mniej efektywnie, tylko pokazać wam, jak możecie robić wiele rzeczy o wiele bardziej efektywnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o konsultacje, przepraszam, o technologię, a na tej znamy się trochę, więc zapraszamy. No właśnie, teraz popatrzmy trochę bardziej od strony tego, jakie widzimy ostatnio trendy, które możecie wykorzystać po prostu w swoich działaniach, tak? Wyobraźmy sobie, że jednym z trendów, który zawsze przyjdzie do głowy i to jest największe wyzwanie zespołów marketingu w tym przypadku, jest to, że ktoś będzie chciał ten budżet marketingowy trochę dotknąć, bo go najłatwiej jest wyłączyć, tak? Tam są po prostu elementy takie, że można pstryknięciem wypowiedzieć umowę, coś zmienić, nie kapie, nie idzie jakby i tak dalej, tak? Ale z drugiej strony to też, jeżeli ktoś nawet dosypie ten marketing mocny, to ponieważ spada liczba osób konwertujących, czyli tak jak kiedyś chodziły, to koszt pozyskania krańcowy jednego klienta zwiększa się bardzo, tak? Czyli może być w ogóle, być może czasami absurdalny, jeżeli chodzi o takie elementy. Czyli to dosypywanie do marketingu, czy zdejmowanie tego marketingu może mieć też jakby po prostu efekt w tym, że wcale naszej sytuacji nie polepsza w leadach, tak? Dlatego tam, gdzie widzicie jakiś element tego, że te budżety gdzieś są kłopotem, po prostu trzeba obniżać koszty albo po prostu coraz większy koszt pozyskania jest z marketingu, bo widzicie, bo pewnie gdzieś tam z marketingiem się trochę rozmawia na ten temat w tym momencie, to pojawia się koncepcja account-based marketingu i account-based sellingu, tak? Bo bardziej my patrzymy na tym, żeby co zrobić, żeby zbudować takie połączenie pracy marketingu i sprzedaży, żeby wyjść do klienta, czyli wychodzić z punktu widzenia sprzedaży, ale mądrzej po prostu, z przygotowanymi danymi, informacjami i działaniami, tak? Pamiętajcie, że jakiś czas temu, niecałe dwa, pewnie był nasz super webinar, który naprawdę dużo tam było osób i ciekawy, był o account-based marketingu. Można go obejrzeć na naszych, na naszym, szczegółowo na naszych bizneswebowym YouTubie, ale powiedzmy o co chodzi, że rozbudowa waszej kompetencji sprzedażowej w kategorii wychodzenia do klienta, zadzwonienia, follow-upowania i takich elementów może być kluczowa, tak? Być może ktoś nawet będzie chciał w firmie bardziej zainwestować, że doda sprzedawców do firmy, niż marketing zainwestuje, tak? Ale my się spotykamy z takimi sytuacjami, że dodawanie sprzedawców do firmy powoduje, że ci ludzie nowi przychodzą i oni mają na czym pracować, tak? Starzy mają stare kontakty i inne wszystkie inne rzeczy, a nowi nie mają, tak? Więc trzeba zapełnić im jakieś rzeczy. Być może użyć swoje własne bazy danych, które mamy, stare kontakty, podzielić się. Często to wspominamy właśnie na naszych webinarach, że trzeba używać danych historycznych, przegranych transakcji, dawnych klientów, po prostu wykorzystać, bo śpimy na tych danych, ale po prostu też budować nowe dane, bo ten ABM jest odpowiedzią na pewne spadki właśnie w tym, że może marketing już nie daje lidów od kwartału, prawda? To co robić w tym przypadku? No to może połączmy siły. My tu mówimy, że pierwszym krokiem jest rozpoznanie, czyli jak trochę te bazy swoje budować, tak? Oczywiście najlepiej do jakiegoś systemu, żeby to było wrzucane, a nie do Excela te bazy, ale musimy robić rozpoznanie. Być może koledzy, koleżanki z marketingu mają zazwyczaj jedną rzecz. Siedzą w większej różnych technologii, bo muszą analizować jakieś dane, szperać w jakichś informacjach, tak? Może to oni mogą nam pomóc trochę wykonać takie rozpoznanie, tak? W tym przypadku. Na czym polega to rozpoznanie? Na tym, żeby to jest takie w ogóle też tradycyjne przygotowanie do rozmowy sprzedażowej czy do klienta, tak? Że rozpoznajemy firmę, na czym ta firma zarabia, jakie produkty sprzedaje na przykład, czym się zajmuje, ile ona może mieć obrotu, czy jest dotknięta takimi działaniami kryzysowymi teraz, czy nie jest. Czy jest to nowa firma, czy od dawna jest ta firma, tak? Po prostu, jeżeli szukacie w jakiejś firmie, jakiejś branży, to może mieć pewne rzeczy. Czy ona jest nową i dopiero się rozwija, ma mały zespół, czy jest dużą już firmą rozwiniętą, z marką znaną. Kim są ich klienci, jak kupują ich klienci tej firmy? Jak możemy porozmawiać, że my możemy im pomóc naszymi produktami, usługami pozyskiwać tych klientów? I struktura organizacyjna na przykład. Jak są zorganizowani, kto jest szefem jakiego działu, który nas interesuje? Skąd to wziąć? Super przygotowanie do takiej rozmowy po prostu jest bardzo ważne. I teraz ja wiem jedno, w sprzedaży nie ma czasu na takie research bardzo często.
Nie ma, po prostu nawet być może jak ktoś teraz ma mniej kontaktów, to może ma, ale zazwyczaj research jest jednym z najtrudniejszym do zorganizowania czasowo procesem w procesach sprzedaży, jeżeli chodzi o działania, bo zajmuje czas, bo trzeba godzinę siedzieć, analizować dane na przykład, więc może wesprzeć się kimś w organizacji, kto może pomóc w jakichś procesach, może ktoś z zespołu sprzedażowego może przejąć taką rolę tymczasowo, pomóc w czymś, lub marketing może nam pomóc trochę danych wrzucić do kampanii sprzedażowych, które mamy, są różne pomysły. Pamiętajcie też, żeby wychodzić do klientów, jakby tak, żebyście docierali do konkretnych decision makerów. Oczywiście to jest cały mityczny temat decision makera, że musimy z decision makerem rozmawiać, czyli osobą decydującą w tych procesach, żeby coś z tego było, tak? Musicie wychodzić do decydentów, czyli teraz potem jeszcze pokażemy to wyższe kadry menedżerskie na przykład, lub taki poziom C, tam CFO, CIO, CMO i tak dalej, wszystko co tam na C się zaczyna z szefów obszarów danych, prawda? I pamiętajmy, że to nie jest tak, że my sobie pójdziemy do danej firmy i się skontaktujemy z jedną osobą. My musimy zbudować siatkę takich osób, które będą decydowały o tym, że coś robimy w tym przypadku, czyli 6-10 kierowników, decydentów i szukamy triggerów. I teraz to jest znów to jest wyzwanie. Jak nie macie jakiejś technologii, która wam pomaga takie coś ogarniać, to to, co ja tutaj prezentuję, to na berdyczów można sobie to pokazać, bo skąd ten czas wziąć, tak? No bo musimy szukać jakichś sygnałów. Na przykład na LinkedInie macie sygnał, że ktoś zmienił pracę. Szef sprzedaży zmienił pracę, marketingu zmienił pracę, CFO zmienił pracę, ktoś jest nowy. Jak macie LinkedIn Sales Navigatora, ktoś musi na to patrzeć, zbierać te dane, ale także jakieś inne rzeczy z rynku, tak? Że firma się rozwija, coś zmienia, musimy zbierać te dane po prostu w tym momencie. I oczywiście musimy, rozmawiając z poszczególnymi 6 różnymi osobami z IT, z CFO, z procurementu, z zakupów, z administracji, dostosować trochę swoje... Z HR-ów. Z HR-ów. Marketing może nam pomóc w tym trochę, bo oni mają te persony, tak, które w sprzedaży często tak nie za bardzo rezonują po prostu, ale one są ważne, tak? Może trochę pomóc komunikację zrobić i ustawić pewne rzeczy, tak? Więc może pomóc wam wykonać pewne elementy związane z przygotowaniem komunikacji waszej sprzedażowej. Tak samo fajne są testy różne takie do wykonywania, typu wypełnić kontakt na stronie danej firmy i zobaczyć, jak reaguje na szybko na dany proces, tak? Czy nasze rozwiązania mogą akurat polepszyć coś w tym procesie? Może być to ciekawe rozwiązanie dla was, jeżeli chodzi o wychodzenie z takimi kampaniami. I to, co powiedziałem, wyższa kadra. Jeżeli mamy taką organizację, gdzie sprzedajemy B2B i wychodzimy z naszymi produktami do klientów w tej kategorii, tak, w tym przypadku, no to patrzmy na procesy związane z tym, żeby to było ktoś z tego poziomu wyższego, bo on będzie zarażał, takie są trendy w dół też, różne działania, tak, w tym momencie. Oczywiście osoby też są apostołami różnych zmian, wnoszą do wyżej do organizacji też rzeczy, ale my popatrzymy procesem sprzedażowym i jego skutecznością i konwersją, jakby tak. Pierw trzeba tam uderzyć do takiego poziomu. Macie kilka rozwiązań dodatkowo do researchu. Jedno wymieniłem, LinkedIn Sales Navigator na przykład. Marketing korzysta z Google Alertów, można sobie ustawić, takie coś jest w Google, że jakieś słowo kluczowe, coś się pojawia, jakaś firma, informacja, to wam Google podeśle na maila, gdzie się tam coś w internecie pojawiło. Czasami też my odkryliśmy gdzieś na przykład Aleo w procesach, bo jakaś informacja jest na temat tej firmy, czy ona jest duża, rośnie, jakie ma obroty. Nie wszystkie, nie super dokładnie, ale możecie coś zrobić. Na przykład takie lead-jety, które my wykorzystujemy do tego, żeby w ogóle te bazy zbudować w CRM-ie, w HubSpotcie, czy w dowolnym tam CRM-ie, z którym się integruje, że jak mam taką bazę, to sobie pobuduję te osoby i te wszystkie informacje tam będę zbierał po prostu sobie. Są różne możliwości. Pamiętajcie, że kluczowym elementem jest to, żeby w ogóle mieć czas. Bo my o tym mówimy, są pomysły bardzo często w organizacjach, tak? Dlatego wsparcie w technologiach jest niezbędne, bo te technologie trochę pomagają wam, tam telefony są napisane, to też jest technologia, komórka, zadzwonienie, tak? Wysłanie maila, tak? Czy na przykład tu się pojawia taki Vidyard. Okazuje się, że bardzo często, o ile my na przykład widzimy w jakichś procesach w Polsce gdzieś, że taki mailowy sekwencer automatyczny nie do końca działa, co na przykład nagranie się na wideo i wysłanie takiego nagrania, tak? I macie na przykład takiego Vidyarda, jak sobie wejdziecie w Google, wpiszecie Vidyard po prostu i zobaczycie, to macie darmową wtyczkę do Chroma, gdzie możecie się nagrać na tle firmy i wysłać swoje nagranie linkiem do klienta, tak? W tym momencie, przedstawić się, mu coś zrobić, tak? I tutaj macie przykład sekwencji, którą można stosować, na przykład takiej prospectingowej w tym momencie, czyli zaczynamy od jakiegoś e-maila, otwiera nam, czy ktoś nie otwiera, jeżeli nie, robimy jakieś follow-upy, tak?
czy to na przykład wideo, napisaliśmy maila, to follow-up, wideo wysyłamy, tak? Łączymy różne typy, bo o to chodzi, żeby to nie było jedno w kółko, jeden mail i tyle. Musimy połączyć na przykład maila, Vidyarda, maila z wideo, z LinkedInem, z telefonem, tak? Różne typy kontaktów, które robimy i wykonujemy, tak? Więc macie jakby pewną sekwencję, jak widzicie, na przykład ile ona ma trwa, na przykład 12 dni. Soft breakup to jest takie miłe pożegnanie, a nie po prostu nie odzywasz się do mnie tam na tym, tylko po prostu może zawracałem czas, może nie był dobry czas, tak? W przyszłości coś zobaczymy. W długich cyklach sprzedażowych, w których jesteście, to się nie kończy na 12 dniach, tak? Trzeba nadal właśnie ten research robić i monitorować, czy się coś nowego pojawia, bo wtedy dostajecie na tacy informacje do powrotu, tak? No bo Karolu, follow-up, nie? To jest temat po prostu kluczowy chyba też z takiego punktu widzenia, że fajnie taki rysunek mieć, ale follow-up, to są follow-upy, nie? Mało tego, ważne jest, żeby pamiętać o dwóch rzeczach, o których wspomniałeś. Po pierwsze, tu jest w tym punkciku drugim minimum 3 kontakty z danej firmy, co oznacza, że to jest proces do jednej osoby, bo możemy wysyłać 3 równoległe, jeżeli nam na danej firmie oczywiście mocno zależy. A druga sprawa oznacza, że gdy robimy follow-up, to nie jest to stalkowanie. Co już, jak pan tam, widział pan mojego maila? Nie, nie odpisał pan na mojego maila i tak dalej. Chodziło o to, żeby wrócić do tych wcześniejszych, których pokazywałeś na tych słupkach, że tam trzeba zainteresować te kontakty pewnymi nowościami, żeby ten follow-up od nas był trochę wyczekiwany, a nie taki, że o Jezu, znowu dzwonią, no jak z urzędu albo jak windykator. Znowu coś chce, nie? No, chodzi o to, żeby ten kontakt był profesjonalny. Nie masz pomysłu? To poczekaj. Jak nie masz pomysłu na to, o właśnie to, czyli widzieliśmy niedawny wzrost, widzieliśmy, że o was pisali w gazetach, nowe statystyki są dla branży, nie wiem, czy wiecie, co robi konkurencja w Polsce, w Stanach, są nowe trendy. Wysyłaj takie informacje, tylko jest jedna rzecz, ty musisz je mieć. Jeżeli się je ma, to się z nich da korzystać. Nawet zajaweczki, krótkie informacje. I my z Mariuszem sobie czasem wysyłamy zdjęcia z książek, bo obaj jesteśmy książkowymi molami i czytamy te książki i nagle widzę, patrz, ale fajna rzecz, pstryk, zdjęcie do Mariusza poszło. Takie rzeczy można robić również wysyłając do C-levela. Panie prezesie, pani prezes, proszę zobaczyć, panie dyrektorze, pani dyrektor, co przeczytałem w książce. Cyk, wysłać. Jak ci odrzuci... No co zrobisz? No nie jesteś dla wszystkich. Nawet zupa pomidorowa nie jest dla wszystkich, bo moja córka na przykład nie lubi, więc nie wszyscy lubią nawet zupę pomidorową. Tym bardziej ciebie, twoją firmę i to, co robisz. Życie. Właśnie. I teraz to wszystko, życie jest takie, że wrócimy po tym webinarze do pracy i trzeba będzie jakoś to zorganizować i coś poukładać i potrzebujemy też popatrzeć na to, z czego korzystamy na co dzień w pracy, z jakich narzędzi, żeby to się nie zamieniło, że zrobienie czegoś takiego, to ja 5 klientów na tydzień mogę tego przetworzyć, tak? Bo resztę zabiera nam te procenciki, które pokazał Karol wszystkie, zjadacze wszystkiego wokół działań, które wykonujemy i robimy. Dobra, lecimy dalej. Pokazałem Vidyarda, będzie te nagranie z webinaru dystrybuowane później, będzie na naszym YouTubie, tam gdzie to znajdziecie pozostałe nasze webinary, gdzie można sobie obejrzeć po prostu, będzie. Weźcie tego Vidyarda, darmowa wtyczka do Chroma i można sobie naprawdę fajnie ponagrywać filmiki, nie tylko do sprzedaży typu prospektingowej, ale można na przykład nagrać klientowi umowę i wyjaśnić takim Vidyardem, czy ofertę, którą wysyłacie Vidyardem, tak? W tle dokumentu możecie fajnie sobie te rzeczy porobić. Nadal ten temat wideo w sprzedaży jest niewykorzystywany, pomimo że już ja nie wiem, 3 lata temu widziałem różne rzeczy i sam HubSpot mnie zrekrutował jako partnera 3 lata temu poprzez wideo, które wysłali mi do mnie po prostu. To nadal z jakiegoś powodu nie jest możliwe, bo może się kojarzy, że trzeba jakiś system mieć do tego zaawansowany, może jakieś kurde technologie kosmiczne, żeby to zrobić. Naprawdę, ściągnijcie tą wtyczkę i zobaczycie, że za 5 minut nagrywacie filmik wideo. Po prostu i wysyłacie link do klienta i jeszcze wam trackinguje, że są oglądane po prostu. Cena zero. W HubSpocie na przykład, jeżeli korzystacie już z jakiegoś rozwiązania CRM-owego, no to ma też wam mówić, jak wam ta kampania idzie, tak? Czyli na przykład widać jest, jeżeli będziecie prowadzić sobie w HubSpocie działania na takich listach, na przykład czy jak ktoś się kontaktował w ogóle z firmą, z tą firmą, którą sobie wybraliśmy, ile czasu poświęcamy na jej research, żeby ją znaleźć, tak? I czy ta firma w ogóle otwiera jakieś formularze kontaktowe nasze, coś reagują w ogóle na nas?
bo może my tam tą sekwencję wielką puszczamy cały czas do firmy, ale tam w ogóle nie ma nikogo zainteresowanego. Musicie mieć technologię, która pokazuje wam, odsiewa tych niezainteresowanych od tych zainteresowanych. To jest kluczowe na przyszły rok. Nie możecie, ponieważ musicie zwiększyć skalę działań bardzo, jeżeli chodzi o ilość więcej osób do kontaktu, więcej osób do tego, żeby zadzwonić, żeby coś zrobić, to odsianie osób od tego, kto jest zainteresowany, od niezainteresowanego, będzie kluczowe dla waszej efektywności po prostu, bo trzeba się po prostu więcej razy skontaktować, więc większą ilością touchpointów i wszystkim. Na przykład, jeżeli macie rozwiązania, które wam monitorują, co robi klient w stosunku do waszych działań sprzedażowych, to możecie to zrobić dokładniej. Nasz webinar ABM-owy na YouTubie jest do obejrzenia. Linki podeślemy też w podsumowaniu tego webinaru, żebyście mieli, bo ten temat jest szeroki, szerszy, tam jest dedykowanie bardziej rozwinięte. Tu była inspiracja do tego, jaka buduj zespół sprzedaży, który korzysta z materiałów marketingowych, razem z marketingiem, wychodzi, robi researche, mądrze targetuje klientów, znaczy patrzy, kto działa, kto nie działa, kto jest zaangażowany, kto nie, tak, bo ma pewne technologie, rozwiązania, które mu to pomogą bardziej optymalnie zrobić, tak? A że ABM to jest super personalizacja kontaktu z klientami, więc może marketing może pomóc właśnie w personach, komunikacjach trochę, działaniach, które macie. Tak, tylko ten zespół, okej, ma teraz, jest ta kampania, jest te wszystko wokół tych działań, są nawet jakieś technologie, tylko my z Karolem bardzo często widzimy w ramach naszej współpracy i działań jakby, że fajnie, że my HubSpota, klient jest zainteresowany HubSpotem i CRM-em, wdrożeniem jego, postawieniem HubSpota do tego, ale też szuka od razu rozwiązania, jak ten zespół sprzedaży, okej, będzie miał 30% efektywności zyskujemy na przykład, tak, że mamy czas uwolniony z różnych rzeczy, bo nie robimy elementów. Ale to nie znaczy, że ja potrafię na przykład zastosować ten ABM, albo żeby zadzwonić, albo co zrobić. Więc jakie, Karolu, są naszym zdaniem kluczowe kompetencje do tego, żeby na ten radar wrzucić tego świata sprzedaży na przyszły rok? No właśnie tutaj też wrócę jeszcze do tego, że te kompetencje w moim rozumieniu, w moim doświadczeniu i mniemaniu największej skuteczności to są te, które dotyczą bezpośredniej komunikacji. Czyli jeżeli nawet robimy takie wideo, no to chociażby to, co mówił Mariusz, żeby niech to będzie w VDR-dzie albo w tego typu rozwiązaniach, ale do brzegu jak gdyby i po kolei. 5 kluczowych kompetencji człowieka sprzedaży. 5 kluczowych kompetencji osoby, która zajmuje się bezpośrednio sprzedażą. Pierwsza z nich, Mariusz już o tym wspominał, ja tylko to podkreślę, wyszukiwanie i uzupełnianie informacji. Słuchajcie, na przykład o branży, firmie i prospekcie. Słyszeliście o takiej funkcji Google'a, gdzie wejdziecie i wpisujecie site i możecie, taka funkcja, nie będę jej rozwijał, możecie sobie później zobaczyć, to jest takie ukryte szukanie. Wyobraźcie sobie, że możecie wyszukiwać informacji wyłącznie w ramach danej strony internetowej i naprawdę można znaleźć perełki. Słyszeliście o czymś takim jak Google Scholar, czyli dane naukowe, badania naukowe, opracowania naukowe. To jest dostępne, Google to udostępnia, bo prace naukowe doktorów, profesorów w języku polskim i w każdym prawie języku są dostępne bezpłatnie w ramach Google Scholar. Tak się to pisze, Scholar przez CH. Więc zobaczcie sobie, jest mnóstwo informacji. To są często właśnie najświeższe informacje, bo wielu doktorów musi pisać pracę, żeby mieć cały czas utrzymany ten naukowy tytuł. Kolejna rzecz, cold calling. Stara, dobra szkoła, wiemy, że trzeba go robić, tylko niech cold calling nie będzie czymś takim, masz tu listę i dzwoń. Ale co dalej? Zadzwoń i sprzedaj, nie wiem, właśnie zadzwoń, no i co? Czy to ma być pierwszy krok? Czy to mają być 2 kroki, pierwszy i ostatni? Czy to ma być jeden z raczej kilku kroków? Może ten cold calling może być czymś takim, dzień dobry panie Darku, widzę, że zajmuje się pan sprzedażą, czy jest pan menadżerem sprzedaży, tak się składa, że ja wspieram zespoły sprzedaży, czy moglibyśmy chwilę porozmawiać? Mam pewną obserwację dotyczącą branży, wysłałem do was zapytanie ofertowe, dostałem odpowiedź po 2 tygodniach albo nigdy, albo po 2 dniach, albo ona wyglądała tak i tak. Co pan o tym, gdybyśmy porozmawiali i wsparłbym, nawet wyślę darmowy link do webinaru, żebyście i tak dalej, i tak dalej.
to może być cold calling, a nie dzień dobry, bo ja mam takie rozwiązanie, chciałbym panu je sprzedać, ono kosztuje tylko tyle, faktura. Dzisiaj nikt tak nie chce, jak się to słyszy, to się mówi wynocha, nie gadam z tobą, co ty robisz, człowieku, co ty jesteś, telemarketer, więc profesjonalny cold calling. I teraz zobaczcie, w ramach Akademii mam, kurs jest, bo tak jak widzicie, cały czas mówimy HubSpot, Business Web, Akademia. Czym jest ta Akademia? No właśnie, to jest wsparcie kompetencyjne na 6 czy 12 miesięcy dla handlowców. Nie takie jednorazowe na dwa dzionki, tylko kilkumiesięczne spotkania regularne, widujemy się na Zoomie na przykład 3 razy w miesiącu. Możecie zadawać pytania i możemy razem na przykład robić sesję cold callingu na żywo, gdzie ja też dzwonię z uczestnikami Akademii. W tej chwili jest 70 osób w Akademii aktywnych, więc dzieje się, naprawdę się dzieje. Trzeci punkt, czyli pierwsza kompetencja research, mówiąc po staropolsku, druga cold calling, mówiąc po staropolsku i wideo, mówiąc po staropolsku. Wideo, czyli tworzenie dla obecnych i utraconych klientów oraz prospektów. I o tym mówił Mariusz, czyli tu jest VDART, to mogą być oferty, ale mam tak zanotowane. Webinary, to co my robimy, to jest forma wideo. Widzicie nas, poznajecie nas i macie zupełnie inne postrzeganie. Zobaczcie, jak zobaczymy się na konferencji, jakiejkolwiek konferencji, to wy do nas podejdziecie i mówicie, znam cię skądś. A tak, ty robisz te webinary. Tadam! I o to właśnie chodzi. Widziałem cię, znam cię. Nawet nie do końca wiem skąd, ale wiem, że cię znam. I o to właśnie chodzi. Wideo na social mediach. Do tego dodam tipa, że jak wrzucasz coś na LinkedIna, to dodaj oddzielnie, zaznaczam, oddzielnie napisy. Moje obserwacje są takie, że tylko widoczność wzrasta znacząco. Jeżeli dodatkowo, nie zaszyte w wideo, tylko dodatkowo dodasz napisy, LinkedIn to docenia i zwiększa twój zasięg posta. I na przykład przypomnę tylko wysyłanie oferty wideo, o której Mariusz wspominał. Więc tych możliwości jest, jak widzicie, wiele. Przedostatnie lead calling, czyli dzwonienie do leadów. Nie róbmy tego, przepraszam za określenie, na pałę. Masz tutaj leady, bo przysłali z marketingu albo z agencji i zadzwoń. No i co? Jak to zrobić? O tym dużo znajdziecie w webinarze, który prowadziliśmy wcześniej, czyli te 5 sposobów na spadającą liczbę zapytań. W ABM-ie też było dużo o lead callingu, więc nie będę się tutaj na temat jego rozpowiadał więcej. W webinarach możecie naszych więcej zobaczyć. I chociażby to jest przykład tego punktu trzeciego, czyli jeżeli masz nagrane wideo, to zamiast klientowi od nowa wszystko tłumaczyć, możesz powiedzieć, proszę zajrzeć na nasz kanał YouTube, tam jest więcej informacji. Zrobi, nie zrobi, nieważne, ale wejdzie, popatrzy, no kurde, gość, no chyba się zna, no tyle filmów ma, tyle wywiadów, tyle jest rzeczy, ty, no chyba gość ogarnia temat, nie? I kolejna sprawa, to jest, zobaczcie, a propos Akademii, macie, proszę bardzo, gotowe szkolenie z lead callingu. Jest cały moduł dwugodzinny z ćwiczeniami, jak robić lead calling, jak ułożyć początek rozmowy, trwanie rozmowy, co, do czego to ma prowadzić, częścią czego ma być. Wszystko jest w Akademii. Tego nie trzeba wcale szukać, nie wiadomo gdzie, to wszystko jest dostępne w Akademii. I ostatnia rzecz, tworzenie treści. Tutaj powiem wam tylko krótką historię. Jestem na szkoleniu, rozmawiamy z handlowcami, zawzięci, uparci, oni mówią nie, nie będę się pokazywał w internecie, klienci mnie znają, bla, bla, bla. Ja mówię, to chodź, zobaczymy, jakbyś zadzwonił do klienta, co pokaże klientowi Google, wyszukiwarka, jak wpiszę twoje imię, nazwisko. I słuchajcie, hicior, wpisuję imię, nazwisko handlowca, a na pierwszym miejscu pojawia się informacja z domu pogrzebowego, że pojutrze, jest pogrzeb osoby o imieniu, dokładnie tym samym imieniu i tym samym nazwisku. Rozumiecie to? Dzwoni facet, bo to chłopak był, dzwoni chłopak do klienta, klient mówi, jak nazwisko, jak? Zenek Kowalski, załóżmy, wpisuje, a tam, panie, ale za 2 dni jest pański pogrzeb. Zobaczcie, o tym człowieku było tak niewiele, a właściwie nic w internecie, o tym handlowcu, że na pierwsze miejsce wskoczyła informacja z domu pogrzebowego, która, jak wiemy, była świeżo, przed chwilą opublikowana, to
czyli o nim nie było nic kompletnie, skoro na pierwszym miejscu była informacja z domu pogrzebowego. Śmieszne, raczej tragiczne, jak i sam pogrzeb, ale z drugiej strony niestety handlowcom się często wydaje. Ja zadzwonię, ja pojadę i się z nim spotkam, porozmawiam. Dlaczego miałby się z tobą spotkać? Przecież za dwa dni jest pogrzeb. Twórzmy treści, pokazujmy się w sieci. Jeżeli chociaż napiszesz 5 postów na LinkedInie, 7, jedno wideo na YouTube i tak dalej, mały chociaż wpisik na twojej stronie, jakiejkolwiek, albo może jakiegoś partnera, to będziesz pierwszy. Szczególnie wideo się najwyżej pozycjonuje. I również ja zapraszam was serdecznie do obejrzenia jednego z naszych webinarów, których dużo też więcej wyjaśniamy, czyli właśnie jak zwiększyć spadającą liczbę zapytań, jak sobie z tym radzić, co mamy. Drogi Mariuszu. Tak, więc pamiętajcie, Karol też pokazał, pokazując wam 5 rzeczy, to nadal ja bym zadał pytanie Karolowi, ale jak na to znaleźć czas? Nie, Karol, fajnie po prostu, że filmik wideo sobie nagram, bo wiemy, jakie są wyzwania, żeby z takimi elementami porobić. Więc małymi krokami trzeba zacząć iść do przodu w różnych działaniach. Czasami to może łatwiej będzie z jakimś LinkedInem, czasami coś opublikować na nim jako post właśnie, coś więcej zrobić jakby w tym przypadku. Myślę, że marketing czasami może też pomóc w tych działaniach. Tutaj chciałem szybko wam pokazać z takich elementów, które my widzimy, gdzie można coś zrobić. Tam padło takie pytanie, że jest ciężki cold outreach, taki wychodzący i tak dalej. To jest bardzo trudne, tak? Karol na to zwraca uwagę, jakby nie potrzeba. Dlatego bardzo często o tym też mówimy na naszych webinarach, że to telefonowanie i wychodzenie jest takie ważne, ale z jednej strony jest super ciężkie, tak? Natomiast mogą nam różnego rodzaju narzędzia pomagać w tych elementach związanych z naszymi działaniami. I tak jak wielokrotnie w różnych naszych webinarach pokazujemy to właśnie pod tym kątem, żebyście zobaczyli, że świat idzie do przodu technologii, cały czas coś nowego, coś wymyśla i produkuje jakieś aplikacje i rozwiązania. Nawet nie to, że przywiązujemy się w tym przypadku do LinkedIn Sales Navigatora, gdzieś słyszeliśmy, jeszcze go nie zaczęliśmy używać, nie? Albo mamy jakiegoś CRM-a, którego się korzystamy, mniejszego, większego, starszego, nowszego, jak my mamy HubSpoty. Ale na przykład są aplikacje jak Lead Feedery, które powiedzą wam, co wasze lidy robią na stronie, zanim lida wam zostawią, jaka firma chodzi po stronie, co ogląda na tej stronie, jakie rzeczy i wtedy taki outreach wychodzący można sobie trochę dostosować, tak? W tym przypadku. Zobaczyć, że ktoś jest zainteresowany. Ten lead feeder też może być elementem tego, co robicie wcześniej z researchem. Lead jety, teraz się zmieniła ich nazwa chyba z dwa dni temu, więc trzeba to zaktualizować, ale jak się wpisze lead jet, to się nadal ich znajdzie. Można zintegrować z HubSpotem czy z CRM-em dane z takich działań. Snow.io, szukanie adresów mailowych, Zoom Info, super hit ostatnio, firmy, które gdzieś wychodziły za granicę na Stany i działania okazały się, że dla nich ekstra rozwiązanie do zbierania danych po prostu w takich elementach. Czyli ten stack technologiczny musimy obserwować cały i patrzeć, żebyśmy się posunęli z nim do przodu i coś robili, bo nawet jeżeli mamy tego Sales Navigatora, to fajnie mieć na przykład jakiegoś lead jeta, że sobie tam zrzucę do mojego CRM-a jakieś rzeczy automatycznie z tego LinkedIna, a nie ręcznie będę przeklepywał taką bazę całą po prostu w tym momencie. Jeżeli macie Sales Navigatora, to też widzicie po prostu, możecie tym Sales Navigatorem tworzyć takie listy. Listy waszych leadów, listy waszych firm, które robicie, widzieć, kto ostatnio zmienił pracę. 34 osoby z tej listy ostatnio zmieniły pracę. To jest ten wasz insight, ten trigger, który pokazuje wam to, że tam coś może się dziać w tej firmie, jeżeli chodzi o rozwiązania. Mówiłem o lead feederze, widzicie po prostu po firmach, tam gdzie są jakieś możliwości rozpoznania po adresach IP, widzicie po prostu, co ta firma była i co ogląda, czym się interesowała, systemami CRM, działaniami jakimiś, no kurczę, to może na LinkedInie ich wyszukamy, zapytamy jakimś procesem, tym, który rozrysowany był wcześniej, outreachowym, czy tam ktoś czasem nie wyszukuje pewnych rzeczy nam bliskich, jeżeli takie, które sprzedajemy, tak? Możemy mieć więcej informacji i możemy mieć więcej działań. Tak samo, jeżeli mamy systemy CRM-owe czy rozwiązania, jak w przypadku naszego HubSpota, gdzie my widzimy, kto jest danym leadem, z jakiej jest firmy od razu, mamy to skwalifikowane po prostu, mamy strony, które oglądał nasz lead wcześniej, jeżeli rozmawiamy z nim, możemy się przygotowywać lepiej do rozmów, tak? Na bazie tego możemy kampanię jakąś przygotować, bo to jakiś był ktoś na webinarze albo ściągał jakieś e-booki i musimy tam popatrzeć sobie na
te elementy z przygotowaniem się do tego całego działania w tym momencie. Więc patrzcie na te rzeczy po prostu sobie od tej strony. Czyli z przejściem przez różnego rodzaju narzędzia i zobaczenie tego, co można z tym zrobić, tak? I my chcielibyśmy pokazać wam jeszcze jeden element, bo idą ciężkie czasy dla niektórych, więc jest temat tego też, żeby coś popatrzeć inaczej na naszą ofertę, na nasze działania. Chcielibyśmy wam pokazać to trochę na naszym przykładzie, po prostu, co robimy razem jakby w działaniach, widząc pewną zmianę zapotrzebowania na rynku. I kiedyś przeczytałem taką fajną książkę o pricingu, jak robić pricing w okresie ciężkich czasów, czy spadającej koniunktury, innych rzeczy. I tam podano, żeby zrobić pakiety kryzysowe. Czyli z jakiejś naszej oferty, z naszych działań, wypiąć po prostu tą ofertę po prostu i stworzyć coś takiego, że to jest na takie czasy. Tak? Można się zastanowić, co to może być, wypracować jakieś elementy związane z tym. Bo może nasza oferta teraz już... kurczy nie za bardzo, trzeba coś innego zrobić, zmodyfikować coś w nich tak samo sprzedażowo, tak? Może to wymagać oczywiście jakiejś większej pracy czy działań, żeby to wymyśleć i wykonać, ale jest ona ważna. I teraz zobaczcie jakby z punktu widzenia naszego, co można wykonać i patrzeć na to. My patrzymy na HubSpota w sprzedaży z dwóch perspektyw. Albo do nas ktoś przychodzi, kto po prostu nie ma nic i ma Excela i sobie pracuje zespół na tych Excelach od miesięcy i na różnych systemach i tego nie ma. Albo przychodzi ktoś, kto ma jakiś system CRM, ale niestety wpakował się w dług technologiczny, że nie może tego CRM-a zintegrować z żadnym marketingiem ani innymi działaniami, bo to jest tylko system CRM, nic więcej i tyle. I my na przykład patrzymy na to w taki sposób w chwili obecną, że właściwie czym jest system CRM? Tak sobie ostatnio pomyślałem. Customer Relationship Management. Ile się go wdraża? 3-6 miesięcy, w ogóle jak się pomyśli czasami o systemie CRM, to się tak myśli, że to się wdraża. Ale jeżeli my takie aplikacyjki wdrażamy do projektów naszych, tak, do zarządzania pracą, która równie dobrze jest tak skomplikowana czasami jakby do poukładania i zrobienia jak praca sprzedaży i wszystkiego, to się okazuje, że ClickUpy, Trello, Asana czy Monday'e to my instalujemy, po tygodniu coś tam widzimy i sobie tam cały czas rozwijamy i coś robimy. I tak musicie też patrzeć, jak będziecie wybierać różnego rodzaju rozwiązania. Popatrzcie, czy jeżeli będziecie coś wchodzić po prostu w tym momencie. Monday też ostatnio się bardzo mi reklamuje jako CRM, tak? Po prostu do takich rzeczy, po prostu w tym momencie, jeżeli chodzi o prowadzenie różnych rzeczy, bo co to są za aplikacje? Są to aplikacje do planowania i organizacji pracy, a współczesny CRM jest aplikacją do planowania i organizacji pracy i nie może być wdrażany miesiącami w organizacji, bo przeleci koniunktura cała i się zmienią różne rzeczy, za szybko w najbliższych miesiącach, więc najlepiej, jeżeli na przykład nie dzwonimy dzisiaj i potrzebujemy system do dzwonienia i zrobić kampanie wychodzące, to potrzebujemy popatrzeć na jakieś rozwiązania, które tu i teraz możemy zainstalować. Tak? Czasami dla was to będą takie narzędzia, które wam wyświetlamy, tak? Bo przeskok będzie za duży w różnych rzeczach. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, to jest super też insight z ostatniej takiej konferencji, którym byłem na takiej konferencji w zeszły czwartek, Founders Mind, tak? I tam bardzo dużo osób z firm, właścicieli firm pokazywało pewien element, że ich największym błędem, jaki popełnili, to było to, że zainwestowali w technologię, która z góry była po prostu przestarzała. Albo przestarzała, nie dawała możliwości wyjścia rozwoju bardziej, bo faktycznie kupiłem jakieś rozwiązanie dla sprzedaży, ale potem już tam nie mogę postawić ani marketingu na tym, żeby razem pracować, tylko marketing ma swoje systemy mailingowe, albo nasza obsługa klienta też na tym nie może pracować, a bardzo często sprzedaż łączy funkcję z obsługą klienta, prawda? I tu już się robi coś. Więc jak będziecie patrzeć, to nie pakujcie się w dług technologiczny. Patrzcie, żeby rozwiązanie szło do przodu po prostu dawało wam pewne możliwości. I ja wiem, że wy nie jesteście specami od tego, żeby tam technologię teraz wybierać, która jest lepsza, gorsza, bo ja wiem, ile research zależy tego, że my teraz Monday'a wdrażamy u nas do planowania projektów, bo potrzebujemy narzędzi, żeby lepiej planować, integrować z HubSpotem tego Monday'a do pracy, do faktur, do wszystkiego, co tam jest potrzebne nam też do planowania projektów, które robimy. To wymaga czasu i sprytu do pewnych rzeczy, które jest, ale nie wdrażamy czegoś, nie musimy to zmienić jakby. Nie startujemy z długiem technologicznym po prostu na start, po prostu do działania. Musimy mieć szybkość. Taką szybkość, jakbyśmy narzędzie do projektów wdrażali. Tak sobie to wyobraźmy na początku, ponieważ większość
firm ma sprzedaż na Excelu albo początkowo gdzieś, na początkowych etapach nadal w Polsce, to musi popatrzeć, jak się przesiada na coś, to żeby w 3 tygodnie ktoś pracował na czymś nowym. Nie w 7 miesięcy, nie w 3 miesiące. Oczywiście wdrożenie systemu CRM na przykład jest dłuższe HubSpota niż 3 tygodnie i zazwyczaj mamy tam 7-8 tygodni, żeby coś zrobić, ale raporty, czy narzędziówka, czy inne rzeczy można zawsze dodać do sprzedaży. Chodzi, żeby tu już teraz pracować. Więc jeżeli wybierzecie sobie jakieś elementy ze staku technologii, przejdziecie przez wybór jakichś systemów i rozwiązań, to popatrzcie, czy ten system to się zamknie was, jak wam się zespół zwiększy 5 razy, bo może taka sytuacja być po prostu. Co się stanie wtedy? Będziemy się cofać z czegoś, a jak będziemy chcieli robić z marketingiem razem kampanię w integracji marketingu z sprzedażem, będziemy się cofać, łączyć ręcznie i tracić czas? Szybciej. Musimy robić pewne rzeczy szybciej. I dlatego na przykład my w koncepcji pricingu kiedyś posłuchałem o takich 3 typach pricingu, które się robimy, albo 3 typy kupujących, żebyście widzieli. Są budżetowi kupujący, są poker playerzy i value based kupujący, tak? I są budżetowi kupujący, patrzą na cenę, bardzo patrzą, żeby kupić jak najtaniej, zapłacić. Poker player gra zawsze pomiędzy value based, takim full dostaniem, a tą ceną. No i ten, który jest value based, jest klientem zazwyczaj kupuje full pakiet pod klucz, wszystko go ma mieć załatwione, bo on chce mieć święty spokój i ryzyko przerzucić ze swojej firmy na przykład na dostawcę, że po prostu ten dostawca ma to w fix price, jest większa cena, ale go nic nie interesuje. I my patrzymy na jedną rzecz i teraz widzimy w takich trendach, że u nas przychodzą klienci coraz częściej i mówią: Mariusz, wiesz co, nie mamy już tak budżetów różnych, ale wiesz co, naucz nas, jak korzystać z tych aplikacji wszystkich, po prostu, jak to korzystać i co zrobić z tego wszystkiego, żebyśmy my mogli to korzystać, podszkolisz nas, bo po prostu musimy szybko na czymś pracować, a nie będzie to długo trwało i nie mamy takich budżetów już niestety, bo takie czasy przyszły dla nas różne, że nie mamy. Więc my wymyśliliśmy sobie takie rzeczy i to jest też przykład dla was jakby popatrzenia na to, że macie pakiety po prostu takiego myślenia, że macie na przykład we help you do. Co to znaczy? My ci pomożemy, ty robisz rzeczy. Ty setupujesz sobie elementy, bo dzisiejsze systemy CRM-owe czy działania, które mamy, pamiętajmy, że są bardziej do przeszkolenia, nie do wdrożenia nawet po prostu. My nawet jak używamy nazwy wdrożenie, to nie do końca jest nazwa dobra na taki system. Pomagamy wam. Dlatego pomyśleliśmy sobie o 3 pakietach, które mamy my w ramach wdrożenia HubSpota czy uruchomienia czy szkolenia teraz jego. Tak? Mamy nasze startery. To są najtańsze wyjściowe licencje już od 46 euro, które po prostu mamy dla 2 użytkowników i tam, gdzie macie tego Excela, to możecie przerzucić się z tego Excela na tego HubSpota. Macie super aplikację mobilną, którą na konferencjach możecie zbierać wizytówki automatycznie, zbiera wam ze strony internetowej automatycznie leady i wszystkie inne rzeczy i zabijacie Excela po prostu na starcie, po prostu w temacie. Macie to uporządkowane, macie raporty. My was szkolimy na przykład w naszym pakiecie szkoleniowym to za 5000 zł, potem samodzielnie sobie działacie po prostu na tych elementach. Karol może dołożyć do tego elementy szkoleniowe z akademią, czyli pokazać wam nie tyle, że już usiądziecie sobie na tym systemie, tylko co robić, działać. Co Karol masz w akademii? Sorry, wyciszyłem mikrofon. Tutaj przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą akademię, czyli ten pakiet kryzysowy, bo my chcemy wam powiedzieć, że wy też tak zróbcie. To nie chodzi o to, żebyście teraz, wiecie, traktowali to idź i kup, bo to nie w tym rzecz, nie taka była nasza intencja. Natomiast intencja jest taka, że zróbcie pakiety kryzysowe, bo wiele osób może bardzo chcieć, ale nie może albo są przyblokowani przez dyrektora finansowego, który mówi nie wydamy 50 tysięcy, nie ma takiej mowy, ale powiedzmy sobie 50 euro miesięcznie, czy tam 200 zł, czy łącznie powiedzmy 400-500 zł i 5 tysięcy na start, dobra, rozmawiajmy dalej. To o to chodzi. Więc w akademii jest 12-miesięczna, to jest za jedną osobę miesięczny koszt. Przy 12-miesięcznych spotkaniach, materiałach i do tego spotkaniach ze mną na żywo, oczywiście poprzez Zooma. Tak, i po prostu i pamiętajcie też, że ten pricing, cały model mnie kiedyś uczył, żebym nigdy nie przedstawiał klientowi albo starał się tylko jednej oferty, żeby były jakieś 3 pakiety albo czegoś. Tak jak HubSpot ma pakiety starterowe, czyli takie, że przucisz Excela, ale jeżeli jestem organizacją, która potrzebuje automatyzacji procesów, super zaawansowanych raportów i działań, to korzystam w HubSpocie z pakietu Professional, tak?
Nie jest dla każdego. Nie każdy na starcie musi wystartować od razu na 30 piętro wieżowca. Może zacząć od startera, potem tylko musi wiedzieć, że ta winda, że ten wieżowiec przed nim ma 50 pięter. Czyli nie wykorzystuje, nie kupujecie sobie rozwiązania, które tylko do 10 dojeżdża, tylko takie rozwiązanie, które dojeżdżacie do 10, ale patrzycie w górę, mówię, kiedyś może dorosnę. To przynajmniej mnie to nie zatrzyma, że winda tam nie jeździ. Tak? Tylko wjeżdżam wyżej. Czyli mogę wjechać z kampspotem też na wyższe rzeczy, jeżeli chodzi o wyższe pakiety, profesjonal, ale ktoś ma większą organizację, działania szerokie, wiele zespołów sprzedaży, tak? No to on musi trochę jeszcze wyżej zajechać na start. Też kampspot ma, nazywa to enterprise'em, tak? W tym przypadku. Też pokazujemy wam tylko tu wycinek, wszystkiego nie pokażemy, po prostu, że kampspot ma jeszcze marketing, który na tym samym pracuje, serwis na tym samym pracuje, natomiast pamiętajcie, żeby też sprytnie popatrzeć na pricingi, tak? Na trzy jakieś oferty przynajmniej. Patrzenie, że jest budżetowa, może ważniejsza w chwili obecnej niż value, ale uwaga, to nie jest tak, że niektóre firmy nie mają pieniędzy, żeby kupić value-based pricingi i mieć z głowy całe rozwiązanie wasze na przykład, tak? Żebyście się tylko nie ograniczyli do kryzysowego. To jest tak jakby do waszych tradycyjnych trzech obecnych pakietów dostawiacie na dzisiejsze czasy na przykład taki pakiet w działaniach. Które mamy. A jeżeli ktoś będzie zainteresowany HubSpotem, to mamy tu po to Darka, że jest koniec roku, w razie czego można pogadać o dobrych cenach na Professional Enterprise, jeżeli chodzi o licencję. Darek wrzuci w kalendarzu jakiś link do siebie, w razie czego, żeby można było zapytać go. My też pomagamy, w razie czego, takie kontakty zrobić jakby i... Bo Darek jest jak ta część naszego zespołu. To nie jest tak, delegujemy do HubSpota wszystkie rzeczy. Może pomóc wam jakby z cenami, działaniami, jak one wyglądają przy profesjonalach i przy enterprise'ach. Karolu, to byliśmy do końca naszego webinaru, więc może szybko... Tak, zostały nam tutaj już dwa slajdy, więc słuchajcie, porozmawiajmy telefonicznie, odezwiemy się do was, bo chcielibyśmy trochę też wesprzeć was i popytać o chociażby możliwości wdrożenia automatyzacji w sprzedaży u was i znalezienie tych gapów, czyli tych przestrzeni ślepych, których być może też nie widzicie ze względu na to, że człowiek wpada, robi swoje i nie wszystko jest w stanie dostrzec. My podczas takiej konsultacji 20-30 minutowej będziemy zadawać wam pytania, ale jeszcze raz powiem, nie po to, żeby was przyłapać, że wy czegoś nie robicie, tylko po to, żeby was wesprzeć, co możecie zrobić lepiej, bo nawet te narzędzia, o których mówił Mariusz, jak choćby LeadJet czy Vidyard, my nie mamy z nich pieniędzy, my możemy wam podpowiedzieć, jak one mogą wam pomóc, a co nie oznacza, że my będziemy wam je sprzedawać, bo po prostu wy musicie je sobie sami kupić, ale możemy z doświadczeniem podzielić się, jak je wdrożyć, w jaki sposób zastosować u siebie, u was dokładnie w biznesie. Mogę się też podzielić case'ami, jak to zadziałało u moich klientów, więc nie ma problemu. I teraz czas na pytania, bo widzę, że one się tutaj też pojawiają i było ich kilka, więc chociażby z tego względu bardzo chętnie do nich wrócimy, więc tyle na ten moment dzisiaj z naszej strony. Jeżeli coś byście chcieli panowie dodać, Darek, Mariusz, to zapraszam, może jakieś pytania się wcześniej pojawiły, chcecie coś do nich dodać, to jest oczywiście ten czas i was prosimy, piszcie na czacie, ja wracam, też przeglądam te pytania. No tak, ja też patrzę, czy mamy tutaj jakieś pytania, które moglibyśmy odpowiedzieć, tak? To było jedno pytanie od Martyny, dosyć trafne. Dlaczego uważamy, że lead calling jest, dlatego zakładamy, że lead calling jest ciężkie? A, to bo właśnie, bo zapytałem o to, czego dotyczyło, bo akurat ja prowadziłem, nie widziałem. Lead calling nie jest ciężki, tylko lead calling jest bardzo często źle robiony, bo lead calling często sprowadza się do zadania takiego absurdalnego pytania pod tytułem, w czym mogę pomóc? Widziałem, że pani wypełniła nasz formularz, w czym mogę pomóc? I bardzo często handlowcy do tego sprowadzają pytanie i czekają, aż ktoś odpowie. W momencie, kiedy klient naprawdę potrafi w ogóle nie pamiętać, że po co wypełnił i kiedy, bo to mogło się zdarzyć dawno temu, albo on poszukiwał dostawców do rozwiązania i wypełnił 5 formularzy. I nawet nie wie, kto do niego dzwoni. Po prostu. Więc handlowcy najzwyczajniej w świecie idą na taki skrót, taki robią bardzo duży skrót, zadając tego typu pytania intuicyjne pod tytułem, no właśnie, no skoro pan chciał kontaktu, okej, no to w czym mogę pomóc? Absolutnie nie.
Absolutnie nie w ten sposób. Jak? No to właśnie mówiliśmy o tym więcej na webinarach i prawie za każdym razem się pojawia to pytanie. Jak to robić ten lead calling, żeby on nie był taki, jak my mówimy? Więc odwołujemy, znaczy zapraszamy oczywiście, żeby zobaczyć też, ale może podczas tej konsultacji możecie pytać, no dobra Karol, no to dawaj, jak byś u nas zapytał? Bardzo chętnie na ten temat też porozmawiam, żeby teraz ta sesja nie stała się częścią szkolenia, bo no bo czas. Tutaj Kuba napisał jeszcze lead calling jako kluczowa kompetencja na 2023, to jest co powinien posiadać każdy sprzedawca. Na co dzień. Tak, powinien posiadać, tylko jutro mamy webinar na temat planów marketingowych i co marketing powinien robić. Jak ktoś jest, zobaczyć chce od strony marketingowej to wygląda ten świat, to zapraszamy na ten webinar. I tam będzie jeden element największego wąskiego gardła, jakbym miał być marketingowcem, jaki bym dostał. To znaczy fajnie, że ja wygeneruję kontakty z webinaru, z e-booka, z wszystkiego, tylko potem kto to do tego zadzwoni. Tak? A to nie, bo marketing robi lead nurturing, automatyczne maile, które gdzieś wysyła, gdzieś tam tara, to potem się pojawia sytuacja, ale kiedy to działa, czy ktoś widział działający marketing automation albo jakieś inne rzeczy w tych elementach. Nie zostawiamy takich tematów, powinniśmy też dzwonić, ale bardzo często na przykład widzimy braki w zrozumieniu różnicy leadów do dzwonienia. Na przykład, że są leady marketingowe, na przykład webinarowe są inne niż ktoś przychodzi po HubSpota bezpośrednio do nas. Tak? Musi być kompetencja lead calling, webinar, e-book, tak? Jak zagadać do kogoś, kto po prostu nie jest w procesie naszym, hej, potrzebuje HubSpot. I widzimy naprawdę duże braki, powinna to być kompetencja główna różnych osób, ale nie zawsze tak jest i jeżeli marketing ktoś będzie miał dla was generować w przyszłości, jeżeli chodzi o nowe leady z różnych działań dodatkowych, to po prostu ta kompetencja rozmowy w sprawie leadów webinarowo, e-bookowo, innych, nie takich wprost będzie kluczowa. Tak jest, więc tutaj też chcemy wam powiedzieć, że słuchajcie, treściami, o których dzisiaj mówimy, one mogą się wydawać właśnie basic dla wielu. Cieszymy się, chcielibyśmy, żeby dla wszystkich były basic, żebyście mogli powiedzieć, chłopaki, kurde, byście się bardziej postarali. Tylko wiecie, rzecz polega na tym, że ludzie, czy my jako często handlowcy właśnie biegniemy bardzo wysoko, biegniemy na czwarte piętro budować je, wyposażać, zapominając o tym, że od parteru poprzez pierwsze, drugie i trzecie jest gołe i puste. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że szukamy kolejnych nowych rozwiązań, a tymczasem jedną z właśnie najbardziej takich może nie zaniedbywanych, ale powiedzmy sobie kompetencji, które zawsze dobrze jest poprawiać, jest rozmowa telefoniczna. Rozmowa telefoniczna, jakkolwiek ją rozumiesz, czy to będzie przychodząca do ciebie, czy to będzie wychodząca, czy to będzie na zimno, czy to będzie do leada, czy to będzie z cross-sellingowa, czy to będzie upsellingowa, czy to będzie do odzyskania klienta, czy to będzie do szefa po podwyżkę albo prośbę o urlop. Zupełnie to zaniedbujemy, bo patrzymy na to, że no skoro jestem handlowcem, to ja muszę sprzedawać, ale żeby sprzedawać, to te pewne kompetencje trzeba robić. Napiszcie proszę na czacie, kogo z was możemy śmiało znaleźć na wideo w internecie? Kto z was ma wideo, po których klienci potencjalni, inaczej, znowu, ja nie chcę was przyłapać, żebyście źle nie zrozumieli, to nie o to chodzi, ale żebyście sobie zobaczyli też, że nie każdy ma dzisiaj takie wideo w różnych miejscach, które mógłby podesłać klientowi. I naprawdę chodzi o różne wideo, nie tylko takie, że ktoś cię zaprosił do Dzień Dobry TVN albo pytanie na śniadanie, czy nie wiem, do telewizji biznesowej. Kwestia jest taka, żeby to było wideo, którym ty możesz się, tak wiesz, pochwalić albo przynajmniej podzielić z klientem, nie? Wysłać mu śmiało. Napiszcie proszę, zapraszamy. Jak macie, to dajcie znaka, że. Bo właśnie się okazuje tak, tutaj Magda pisze o tym, że jest trochę tego strachu. Oczywiście, że tak, więc zwróćmy uwagę na to, że to jest ta kompetencja, o których mówimy i często handlowcy mówią nie, ona jest bez sensu, ty gadasz głupoty, wideo nie jest potrzebne. I dlaczego tak mówią? No bo właśnie, boją się nagrywać. Mówią, cold calling jest stary, to nie działa. Kto tak mówi? Najczęściej ludzie, którzy boją się dzwonić. Albo naprawdę mają tak poukładane zupełnie inaczej procesy sprzedażowe, w których
nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem. Są takie sytuacje? Pewnie, że tak. Są firmy, które nie mają działów sprzedaży, a sprzedają. I... Ja tutaj, Karol, przelecił do jedno z tym wideo, bo zwróćcie uwagę, że czasami na przykład u nas znajdziecie moje wideo na YouTubie, a nie naszej sprzedaży. Ale ja nagrywam wideo po prostu, bo po pierwsze mam trochę więcej czasu i żeby procesów opanowanych jest mi łatwiej to zrobić, ale drugie, wszystko co nagrywam dotyczy naszego procesu sprzedaży, to znaczy jak mi brakuje komuś filmiku wideo sprzedaży, to dogram taki filmik, czyli tworzę content dla sprzedaży. To nie jest content marketingowy, to jest content dla sprzedaży. Jak mi brakuje czegoś, żeby wysłać klientowi sprzedaży, nagrywam. Tak? Tutaj mamy jeszcze parę pytań dotyczących, tak, nagranie z tego webinarum będzie dystrybuowane, wysłane mailami. Jakie czynniki mamy uwzględnić przy tworzeniu takiego planu sprzedaży, Karolu? Co z dzisiejszych rzeczy byśmy powiedzieli? Bardzo przepraszam, powtórz, bo zaczytałem się, wiesz. Jakie czynniki mamy uwzględnić przy tworzeniu takiego planu sprzedaży? Czynniki, żeby uwzględnić, ale w obszarze co, oferty, czy całości planu, czy... Wydaje mi się w czynnikach zewnętrznych, które mamy jakby, tak, czyli... Popatrzyłbym na przykład, czy faktycznie nasz marketing jest w stanie zbudować jakieś kampanie i działania, że faktycznie coś może z tym zrobić, okay. Bo może na przykład nie zrobi tego, nie będzie można zrobić, pogadałbym na ten trend, czy tak. Można rozsądnie zwiększyć, coś zrobić z tym tematem, a nie tylko czekać na te elementy. Mm-hmm. Czy możemy rozwijać marketing, jakieś działania typu webinary, nowe działania czy coś, czy jednak to jest obszar, który niestety, ale nie będzie mógł miał finansowania za bardzo. Czy mi zostaje mój zespół, tak. Rozumiem, tak? Czy ten zespół ma kompetencje do robienia takiego researchu? No bo coś musi robić, takiego co pokazywaliśmy. Czy ma możliwość budowania baz? Czy mam bazy już? Czy mam bazy? No bo tak, właśnie. Bazy kontaktu. Czy mam zgody w tych bazach? Mam bazy, tak? Czy te bazy mogę obudzić moim działaniem? Czy mam kompetencje do obudzenia ich sprzedaży, zadzwonienia, wrócenia i tak dalej? Czy muszę stworzyć nowe, bo nie mam? Tak jak pokazałem wam, że niektórych klientów przychodzi nowy sprzedawca i on musi... Na ugorze zerowym działać, nie ma nic, nie? Po prostu. Bardzo często też sygnalizują osoby, że takie osoby za długo nie popracują, no bo ciężko jest komuś takie coś zrobić, więc z czynnikami tak. Wydaje mi się, że sytuacja gospodarcza jest na tyle nieprzewidywalna w różnych elementach, po prostu jest nie do końca dużo informacji dostępnych, takich, które my jako osoby codziennego użytku możemy zinterpretować prawidłowo, więc musimy tu i teraz patrzeć bardzo. Tak. Pod nogi. Nie, że my plan napiszemy na przyszły rok, może tak napisaliśmy na 2023, ale to może na najbliższy kwartał trzeba było zrobić, Karol, tak naprawdę, tak na, w tych elementach. Czyli co tu i teraz przez 3 miesiące zrobię? Co do końca roku zrobię w moim planie? Tak, co ja kiedyś usłyszałem o takiej koncepcji i ją stosuję u siebie, że u mnie rok ma 3 miesiące, czyli to jest 12 tygodni. Ja w taki sposób to traktuję, dlatego że mówię sobie roczny plan, a jednocześnie cisnę, bo wiem, że mam tylko 3 miesiące na to i jeżeli coś sprawdzam, co ma zadziałać, to ono ma zadziałać mi w tym moim roku, czyli w tych 12 tygodniach. Jeżeli coś nie widzę w przestrzeni takiej, że ono ma dopiero zadziałać, nie wiem, za 2 lata, takie kalendarzowe, prawdziwe, to mniej intensywnie do niego, do tego tematu podchodzę. Ale jeżeli wiem, że na przykład jeżeli wdrożę chociażby te narzędzia, o których ty mówiłeś, że wykorzystam wideo, dzisiaj nagrasz wideo, ono jutro jest do dyspozycji. Dzisiaj nagrasz podcast, ono jutro jest do dyspozycji. Dzisiaj nagrasz rozmowę z klientem, wywiad, ono jest jeszcze dzisiaj nawet do dyspozycji. To jest właśnie ta rzecz, którą możesz robić natychmiast, bo po 3 miesiącach, jeżeli nagrasz jedno wideo w tygodniu, to masz 12 wideo nagranych, a jak się sprężysz, to może nawet 2 w tygodniu. Jakie wideo nakręcać? Od czego zacząć? Może niekoniecznie od tego, które prezentuje i promuje i sprzedaje twój produkt, ale na przykład jest takie pytanie i takie wideo, które możecie zobaczyć u mnie na Akademii, to jest bardziej w kontekście tej animacji. Jak działa Akademia? Po prostu, jak działa? Dlaczego ja je nagrałem? Dlaczego w ogóle oddzielnie zostało stworzone przez grafików i tak dalej? Dlatego, że bardzo często klienci mnie pytali, ale jak to działa, Karol? No a o co chodzi w tej Akademii? Jak to działa? I nie każdy chce od razu zadzwonić i panie Karolu, bo ja tu jestem na pana stronie, się zastanawiam, jak działa Akademia. Ludzie zanim podejmą kontakt z tobą, to chcą się wielu rzeczy dowiedzieć. I jednym z cudownych sposobów prostych jest wideo. Mało tego, jak nagrasz wideo, to możesz się ciągle zmieniać. Obejrzysz je za 2-3 tygodnie, miesiąc i powiesz, o rany, mogłoby być lepiej.
cyk, nagrywasz nowe. Zamieniasz linki, wrzucasz i masz nowe. I tyle. Wiecie Vidyarda, bo to jest najlepiej do wystartowania w ogóle z wideo i technologiami tak. I przetestujcie sobie ten element na start po prostu z najprostszymi rzeczami. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Nikt nie nagrywa tych wideo, więc jak się wysyła takie wideo, to zawsze się inaczej wygląda niż każdy inny. Tak. Tak, czyli tam wyróżni się lub zgin, taka książka była kiedyś. Tak. Tu były też pytania odnośnie programów tych wspierających, tak? Pierwszą kolejnością, którą w ogóle trzeba zobaczyć, to HubSpota w ogóle, jak wejdziecie na stronę HubSpot.com, to możecie zobaczyć sobie wersję darmową. Więc jak ktoś chce w ogóle Excela zabić tak u siebie, jest samodzielnym sprzedawcą gdzieś i chce sobie coś porobić po prostu, że nie ma tego Excela, to bierze tą darmową wersję HubSpota. Ona jest, nie ma żadnej karty do podpięcia, nic. Bierze sobie aplikację mobilną, skanuje z App Store'a do niej, ściąga i skanuje sobie wizytówki ostatnie, które miał i zobaczy, jak tam powpadały mu lidy na start. I to jest pierwszy element do tego, że zarządzamy jakąś bazę kontaktów i możemy na HubSpocie darmowym też rozpocząć tak, pewne działania. Tak. Te wspierające aplikacje, które pokazywałem, to były Monday. Uważam, że to jest jeden z ciekawszych programów teraz, który właśnie nie ma tego bagażu z że od razu kupujemy też technologię, która jest przestarzała, się integruje to z różnymi działaniami i nasi klienci super często pytają, Mariusz, kurczę, jak zrobić, że jak mamy teraz tego HubSpota, to projektami sobie kierujemy później, gdzie, z czym się integruje. No to my budujemy taką integrację, teraz patrzymy, jak to robić, bo Monday pomaga nam zarządzać tym, jak my kierujemy tymi wdrożeniami, które dla was wszystkich robimy po prostu. I musimy go zintegrować z naszym systemem timesheetingu, innymi elementami gdzieś po prostu do projektów, bo w projektach jest ciężko znaleźć narzędzie też do pracy jakby, tak, co wszystko spełnia. Monday, tam pojawiała się, że jest taki z tego samego portfela, to są Asany. Jak ktoś lubi pracę bardziej na kanbanach, to są Trello jako narzędzia do wykonania i do zrobienia. Pamiętajcie, że no HubSpot integruje się czy z Outlookiem, czy z Gmailem, od razu wam poczta wpada cała i się integruje, kalendarze się integrują w podstawowych wersjach, wyjściowych zupełnie wszystkich też się to integruje jakby, tak? Czyli takie środowisko pracy się buduje całe. Bardziej zaawansowane to polecam tego Leadfeedera, to są już płatne bardziej narzędzia, ale one dają dużo insightów do działań z tego, kto łazi mi po stronie, a nie mam leada. To może być super przydatne właśnie do tego, że wam tych leadów nie zostawiają na stronach, a jednak coś więcej wiecie, kto łazi. Można zintegrować HubSpota z Asaną. Może wymagać takich wersji bardziej pro, bo wymagana jest automatyzacja, żeby ten Asana gdzieś automatem gdzieś poszła po jakimś zdarzeniu do HubSpota. Integruje się z Slackiem, z Asaną, z Trello, z Zoomem, z ClickMeetingiem, tam pisałem, że... Z e-mailem, z Outlookiem, tak, wszystkimi tymi. Zrobione po prostu na ClickMeetingu, gotowa integracja ClickMeetinga też z HubSpotem, czy z Zoomem, jak się wykorzystuje. Jest teraz integracja z Teamsami tak samo, jeżeli chodzi o działania, więc tam jest dużo. Było pytanie, że niektóre wersje są zależne od integracji, tam było pytanie, że blokuje HubSpot. Raczej to nie blokuje, tylko mogę na przykład z Asaną, wymagany jest workflow automatyczny, który wyśle do Asany rzeczy, a automatyzacje są w wyższych wersjach HubSpota w tym przypadku z takiego działania. Na taką aplikację ostatnio ktoś też miał do HubSpota, czy w ogóle nie do HubSpota, bo to działa z różnymi systemami CRM, pamiętajcie, nie? Taka zewnętrzna aplikacja, Geomapper. Gdzie są moje leady na mapie Google'a? Ktoś mi pytał ostatnio o takie rzeczy. ClickUp, Maciej pyta o ClickUp. Nie znam niestety tej aplikacji. Zostaliśmy versus Monday po prostu i myślę, że taka integracja jest. Najszybciej wpisać sobie HubSpot i ta nazwa. Czyli HubSpot ClickUp i zobaczyć, czy jest ekosystem po prostu i do zobaczenia. Nie wiem, czy ktoś może tam, kto ma internet teraz, mógłby z nas zobaczyć, czy wyskakuje coś takiego. Jeżeli nie ma, no to są zapiery na przykład, które pozwalają połączyć wam, taka aplikacja, która łączy różne systemy. Często się wyskakuje w Google, jak się szuka integracji czegoś, czyli za was wykonuje tą integrację, czyli ma interfejs do HubSpota i ma interfejs do ClickUpa i przerzuci dane w tym momencie. Jest natywna. Natywna, czyli gotowa taka, która po prostu nie trzeba zapiera, tylko się połączy natywnie, tak? Gotowa. HubSpot plus ClickUp. Dobra, to akurat tutaj tak w porządku. Dobrze, co tam jeszcze mam zapytanie? Jakieś, nie? Jak coś macie, to jeszcze dajcie, tak, bo troszeczkę już przedłużyliśmy, no ale to ze względu na pytania wasze, więc... No jeszcze mamy dosyć dużo grono osób na webinarze, więc...
Jak coś macie, to jeszcze piszcie. To jeszcze jedno pytanie, bardzo chętnie. O, Tomek pisze, że używa 4 lata i poleca. Dzięki bardzo. No to będziemy chyba powoli kończyć nasz dzisiejszy webinar. Zapraszamy na jutrzejsze, jeżeli chodzi o marketing. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, będzie trochę o stronie marketingowej. Można zobaczyć drugą stronę. I będzie też Ania, która właśnie, Ania Jancy, która wspiera marketing w BiznesWebie, więc też będzie, też 11 jutro, tak? Dobrze pamiętam, tak, Mariusz? Tak. Też 11, tak, też 11, także, także zapraszamy. Będą inne twarze, będzie Ania. Gdzie to zaraz wrócimy, wrócimy na tak, zapis. To nawet nie po prostu na ten webinar, na ten. A co myślisz, żeby wrzucić też w mailu? Nie, w mailu też wysłamy. Pamiętacie, marketingowe maile mogą gdzieś tam wpaść. A no tak, tak, tak. Okay. No to tak, jak masz tutaj, to daj, pewnie podeślij, bo ja przepraszam, ale nie mam. Więc ty musisz podesłać. To już chwila, zaraz będzie też informacja. Bo wiesz co, Karolino, mogłaś nie mieć linka, dlatego że mogłaś się nie zapisywać, mogłaś zobaczyć tylko komunikację dotyczącą webinaru sprzedażowego, a na przykład nie właśnie marketingowego. Tak, staramy się nie wysyłać. Tak, bo nie chcemy promować, wiecie, bardziej dedykowany. O, jest, także śmiało klikajcie. Link do Akademii. Dobra, to wiesz co, tak, wystarczy wpisać Akademia Skutecznego Sprzedawania, ale już proszę bardzo. Pamiętajcie też, że nie chcemy wam robić takich super powtórek na naszych webinarach, różnych rzeczy wstecznie i tak dalej, więc po to tak pokazaliśmy dzisiaj trochę tych ABM-ów, że macie na YouTubach, czy współpracy marketingu i sprzedaży, który był super ocenianym webinarem, ostatni, który był zrobiony. One się bardzo łączą z tym wszystkim planem, który tutaj mówiliśmy. Więc jeżeli wejdziecie na biznes webowego YouTuba, to po prostu będziecie mogli sobie znaleźć tam te webinary i też zobaczyć je, polecam je obejrzeć, bo rozszerzają to, co robimy, tak? One się łączą w pewną spójną całość u nas, tego, co robimy razem z Karolem i z Darkiem. No dobrze, to będzie. Mamy to. To dziękujemy wszystkim bardzo za poświęcony nam dzisiaj czas i do zobaczenia na kolejnych webinarach BiznesWeba. I do usłyszenia na rozmowach, jak będziecie chcieli z nami rozmawiać. Tak. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Cześć.